środę odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej we Wrześni. Nowo wybranym radnym wręczono nominację. Rajcy złożyli również ślubowanie. Po części oficjalnej wybrano przewodniczącego rady. Jedyną kandydatką była Bożena Nowacka. Jej kandydaturę przedstawił radny Szymon Paciorkowski. Zasłużonym samorządowcem, rozpoczynającym właśnie swą trzecią kadencję jako radna. Przez całą ubiegłą kadencję pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, zyskując sobie powszechne uznanie wśród radnych swoją fachowością i rzetelnością. Jest również naczelnikiem Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ta absolwentka pedagogiki i prawa, wieloletnia nauczycielka w szkole podstawowej w Marzelinie, jest jednocześnie aktywnym działaczem społecznym. Założycielka Stowarzyszenia Promyk i współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiet Gminy Września Wrzoski. Angażuje się w liczne inicjatywy charytatywne i kulturalne. Z przekonania bezpartyjna została wybrana z listy Unii Września w Okręgu III. Wymienione zasługi i wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz w kierowaniu pracą Rady Miejskiej sprawiają, iż kandydatura pani Bożeny Nowackiej na stanowisko przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni jest w pełni uzasadniona. Dziękuję. 17 radnych było za kandydaturą Nowackiej, 2 wstrzymało się od głosu. Wybór mojej osoby na tę najważniejszą funkcję w Radzie. Mam nadzieję i życzyłabym sobie tego i sobie i Państwu, żeby nasza praca w tej kadencji była tak merytoryczna. I myślę, że przyczyniliśmy się tym samym do tego, w jakim tempie i na jakim poziomie rozwijała się nasza gmina. I mam nadzieję, że współpraca z panem burmistrzem i wszystkimi pracownikami urzędu, naczelnikami też będzie owocować tym, że nasza gmina będzie się rozwijać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i przystępujemy do... Wybrano również prezydium rady. Wiceprzewodniczącymi zostali Marek Kołodziejczyk z PiS i Maciej Baranowski z Platformy Obywatelskiej. Po sesji radni pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Nie wyszło.